przechodzimy dalej. Chciałem Państwa sprawy różne. Proszę pytania z sali. Pan Kazimierz, proszę, proszę bardzo. Ja mam pytanie do Pana Wójta. Konkretnie działa na naszym terenie spółka wodna. Chciałbym spytać, bo tam coś mi się tak usłyszało, że miało być walne zebranie. Nie ma do tej pory. Może... Do Pana Wójta. Wszystko jest podobne, panie Kazimierzu. Ja próbuję, byłem właśnie przewodniczącym spółki wodne Jaskiem Wiśniewskim. Oczywiście w tej chwili nic nie wie, nie wiem, co się dzieje. Nie mamy kontaktu z panem prezesem Panickim. No, jestem w stanie. Miało być podobno w maju. Pani Dobrysiu. Ale nakazy płatnicze otrzymujemy już. Sła? Nakazy płatnicze. No dobrze, nakazy płatnicze, tylko teraz czy będzie jakieś spotkanie w temacie tego zebrania? No właśnie, jak to zebranie, co tego nakazy? Bo niestety to, co się dzieje w rowach, one w tych chwilach, powiedzmy, objechane są same te tereny, trawy te wysokie, które porosły sobie, one wyspy zupełnie, w tej chwili będą gnić i za chwileczkę będą w tych kanałach zachodnich. Także te prace wyglądają na lat wstecz, będą wymagały ponownego tutaj działania i teraz nie wiem, zróbmy tak, że ja postaram się w przyszłym tygodniu dać odpowiedź, kiedy to się będzie działo, dalej nalegać. Panie Darku, tak? Do kogo mamy spadać awarie melioracyjne? No właśnie teraz jest ten problem, że no, za bardzo nie ma z kim rozmawiać, ewentualnie z panem Jędrzykiem może, nie wiem. Nie mam pojęcia. Spróbuję się, powiem, będzie skontaktować, jeżeli jest inna sprawa z panem Jędrzykiem i państwa poinformuję, co w tym temacie się dzieje w przyszłym tygodniu. Dobrze? Dobrze, dziękujemy. Dziękuję.